Witam w Gotiku trzecim. Skończyliśmy sobie na tym klifie w pobliżu Isztar i robiliśmy zadania. Isztar. Jeszcze... Co za cenna misja? A zaraz. Zostaw to bieżące. Co? Okej, no to mieliśmy iść do Lwów. Z tego co pamiętam. Do Lwów, bo zrobiliśmy szakale, nie? Walki dwiema broniami, dobra, też się nauczę. No dobra, okej. Okay. No to idziemy do Lwów, mieliśmy Zarkosa się pozbyć. Ale, tak słowem wstępu, a tak w ogóle zapominam o tym, kurczę blade, ale chyba zacznę, spróbuję zapamiętać, o co chodzi. No taka prośba tutaj do oglądających, żebyście ewentualnie zostawili lajka, subskrybowali lub napisali komentarz, żeby pomóc mi tutaj ze statystykami, nie? Tutaj podnosić statystyki kanału. No, więc... Bo na przykład na Gotiku widzę, że jest czasami dużo wyświetleń, bardzo wbija, a na przykład jakiś tam, powiedzmy, polubień lub komentarzy jest malutko. A to też jakoś tam wpływa na algorytm YouTube, no nie? Więc ja zawsze zapominam o tym mówić, ale chyba będę próbował się przypominać. W każdym razie, jeszcze tak jak tam idziemy, ja tu chcę trochę pogadać, bo powiem wam, co zrobiłem poza nagraniem, bo sobie pograłem wczoraj. Tak, wczoraj sobie grałem, jak dzisiaj nagrywam, to grałem wczoraj. Zrobiłem takie coś, że... Tylko wezmę ziółka, to wam przy okazji opowiem, dobra? Pograłem sobie i to sporo, z 2 godziny, ale... Robiłem save'y, ale się cofnąłem, bo to było tylko tak, chciałem coś sprawdzić. Mianowicie, pewnie wiecie, tak wspominałem o tym, że powoli zbliżamy się do zakończenia gry, nie? Jesteśmy coraz bliżej. Chyba, że to jest Zarkos tutaj. Tak, ej, to jest Zarkos. Jo, dobra, no to czekajcie, zaraz wam opowiem tylko. Biorę udział w sprawdzianie Zubena. Naprawdę? Jesteś więc moim konkurentem i potencjalnym problemem. A problemy należy eliminować. Wyślę cię na łono Beliara! Wyślę cię na łono Beliara! Oni naprawdę myśleli, że mają szansę ze mną? Dobra. Tylko teraz pytanie, czy mam się go pozbyć tak, no, zaciukać go, czy po prostu tylko... Nie ma tu nic ciekawego. Właśnie nie wiem. Zrobimy save'a. W każdym razie sobie sprawdzałem coś, bo wiecie, że zbliżamy się do zakończenia właśnie i sprawdziłem sobie modyfikację powrót generała Lee. Powrót generała Lee. Moja głowa. Sprawdzałem sobie. I w związku z tym... Moja głowa. Chciałem zobaczyć, jakie są możliwe zakończenia. Czekajcie. Mogę jedynie mieć nadzieję. Morderco! A jednak trzeba było go wyeliminować. Tylko zobaczmy, czy nie będę miał problemów w Isztar przez to. Dobra, na chwilę się teleportujmy. Tylko nie sprawiaj żadnych kłopotów. Na pewno są jakieś sprawy, które... Nie, no, widzę, że nie mam chyba. Okej, okay, no to jeszcze chodźmy do Lwów tylko. No, więc wracając do tematu. Robiłem sobie to zakończenie. Sprawdzałem, jakie są ten z powrotem generała Lee, bo sobie to zrobimy. No i po pierwsze, już wiem, jak zrobić tą misję dokładnie. Więc jak ktoś będzie chciał zagrać w moda też, to będzie mógł sobie sprawdzić, o ile nie zapomnę. Ale z grubsza ją zrobiłem. Doprowadziłem do obalenia króla i tak dalej. Zrobiłem sobie to całość, wszystko. Doprowadziłem właśnie do, że był bunt, wznieśliśmy. Fajnie nawet to wyszło. Wiem, co robić po kolei i tak dalej. No i był w pewnym momencie wybór. No i tak jak patrzyłem, widziałem u innego użytkownika, to tam niby pisali i tak się wydawało, że nie możesz po stronie Inosa przeprowadzić buntu, bo król musi przeżyć. A nieprawda. To jest... Że tak się wyrażę, guano prawda, możesz po stronie Inosa przeprowadzić bunt i zabić króla, jak najbardziej się da. Ja to sprawdziłem wczoraj. Sprawdziłem to. Tylko musisz chyba odpowiednio zadania wykonywać. Po pierwsze, rozpoczynasz wątek tego generała Lee, później
Jeszcze nie idziesz do klasztoru, tylko robisz te zadania, wyzwalasz Nordmar i dochodzisz do momentu, jak Lici mówi, że kurczę, będziemy potrzebowali pomocy bogów, musisz podjąć decyzję, bezimienny. Takie coś ci mówi. No i wtedy możesz wybrać właśnie Xardasa, możesz wybrać Beliara, już nie wiem, jak to będzie wyglądać z Beliarem, i możesz wybrać Inosa jak najbardziej. Ja dla sprawdzenia wybrałem Inosa i jak najbardziej się dało obalić króla, nie ma problemu. Możesz teoretycznie chyba zostać z królem, da się, chyba też jest taka opcja, ale możesz właśnie normalnie przeprowadzić to zadanie i razem z Lee obalić króla i wtedy to ty jakby zostajesz, nawet chyba Lee ci mówi, nie wiem czy to jest żartem czy serio, ale mówi, że korona ci się należy później, bezimienny, no, za to co zrobiłeś, no. I paladyni i inni ciebie zaczną słuchać też, nawet no możesz ich przekonać, że właśnie Inos to wybrał ciebie, a nie, król już jest stary i szalony i ty jesteś wybrańcem i mają się ciebie słuchać, no i się słuchają, nie wznoszą buntu i tak dalej i właściwie to nawet pomagają ci króla obalić, tak jest, obalasz króla, a ty jesteś wybrańcem od teraz, no jesteś szefem, nie, da się tak zrobić. No i teraz tylko wam powiem tak, wyraźcie też swoje opinie w komentarzach, ale mi się wydaje, że ja właśnie wybiorę taką ścieżkę. Jeszcze nie jestem 100% pewien, ale tak mi się wydaje, że chyba wybiorę ścieżkę Inosa, ale mimo wszystko obalimy króla, nie? Obalimy króla razem z Lee, no i bezimienny zostanie prawdopodobnie królem później, nie? To jest zakończenie niby jak po zmierzchu bogów, nie? To niby to samo, tylko że z Inosem tutaj taka różnica. Bo można też tak zrobić, pomyślałem, powiem wam, ale, bo ja wiem, że można trzymać się z Xardasem, obalić króla, Lee zostaje regentem, no nie, Lee zostaje regentem wtedy, my znikamy, ale zanim wyruszymy, to też odbijamy Myrtanę mimo wszystko, więc i tak w sensie doprowadzamy do tego, że Myrtana zostaje wyzwolona, czyli wszystko tam robimy po drodze, tak, załatwiamy orków, i wszystko, i znikamy. Tak też myślałem, że to też nie byłoby złe zakończenie. Że pomagamy Lee dokonać zemsty, Lee zostaje szefem pod nieobecność króla, tak, bo król zginął. My wyzwalamy Myrtanę mimo wszystko spod okupacji orków i znikamy z Xardasem. Ja mam, taka opcja też mi się podoba osobiście. Też wyobraźcie sobie opinie swoje w komentarzach, co sądzicie o tych wszystkich. Ale że później jest zmierzch bogów następuje, który jest, niby miało nie być wojny bogów, a to jakiś bestia zostaje przywołana przez Beliara znowu, co jest trochę głupie, bo niby według Xardasa niby się pozbyliśmy wpływu bogów, prawda? No, pozbywamy się ich wpływu tutaj w świecie gry niby, a Beliar i tak jakimś cudem bestię przywołuje, nie wiem jak, kurde, szamani orków, amulet śniącego się pojawia, który później bezimienny zakłada i ten amulet śniącego mu tam w głowie robi pierdzielnik, to wygląda jakby ta wojna dupa nie się skończyła. Tylko dalej trwa, to najlepsze. Tak to wygląda. A poza tym jakby wydaje mi się, że nawet jak wybierzemy któregoś z tych bogów, to nie jest tak, że on nad nami pełną kontrolę przyjmuje, nie? Bo z tego co wiem, to nie mogą mieć kontroli nad bezimiennym. To jest pewnie bardziej tak, że bezimienny sam postanawia, że dobra, deal, daj mi swoją moc, ja tu będę z tobą trzymał, tak? I posprzątamy trochę, ale on nadal jest jakby... Nadal jest sobą, nie? Tylko dostaje takie uber buffy po prostu od tego bóstwa, które wybierze. O. Tutaj byłem chyba, nie? Tylko tak sprawdzam. Więc tak na chwilę nie teleportuję się, tylko chciałem tak pogadać właśnie, więc też wyraźcie swoje opinie, co sądzicie. Ale ja, no, obie opcje są fajne, powiem wam właśnie tutaj. Że pierwsza to wybieramy Inosa. Załatwiamy króla. My zostajemy tak jakby królem wtedy. No, na koniec gry praktycznie my będziemy królem wtedy. Bezimienny zostaje władcą Myrtany. Co jest niby zakończeniem ze zmierzchu bogów. To jest to samo, tylko wcześniej. No i to, że wybrał Inosa. Taka jest różnica, kurde. No szczerze mówiąc, tak mówię, że tak źle tutaj z Inosem, że będzie dominacja totalna. Ale z drugiej strony, kurde, jak było królestwo Myrtany, to jakoś... No ludzie mieli spokój, nie? Jakby orkowie zostali tam w Nordmarze, czy tam w krainach orków swoich, to kurde nie byłoby wojny żadnej. A wyznawcy Adanosa przecież też byli, nie? W królestwie Myrtany, mogli sobie w spokoju żyć i tak dalej, więc bo ja wiem, czy to takie było do dupy. W ogóle ta wojna bogów chyba się zaczęła od tego, tak mi się wydaje, że Beliar miał ból dupy straszny, że Inos sobie królestwa porobił, no i zaczął walczyć z nim. Bo tam było jakieś słowa, że Inos wielce się zasmucił, tak? Jak zobaczył, że jego brat wystąpił przeciwko niemu.
No. Więc ta ścieżka nie wydaje mi się wcale taka zła. No, albo mówię, albo druga, że obalamy króla, Lili zostaje regentem, niszczymy artefakty Adanosa, odbijamy Mertanem i on wszystko tak jakby, no, na koniec i uciekamy z Xardasem do innych krain, aczkolwiek jak dla mnie to zakończenie, że bezimienny wszystko porzuca, on się tyle tutaj tłukł, pracował, kurczę, walczył z orkami, potworami, wszystkimi, ma nagle odejść, to trochę takie... Oto twoja misa. Doskonale. Zabiłeś Zarkosa? Już po Zarkosie. Świat jeszcze o tobie usłyszy, ojcze Pru. No, więc tylko tak mówię, że tak to dla mnie wygląda, nie? Więc wyraźcie swoje opinie tutaj, widzowie. Ja się bardziej skłaniam na razie ku opcji z Inosem po prostu i tyle. Będzie bezimienny król, kurna, nie? Czad. Czekajcie, pewnie będę musiał go załatwić. Nasłałeś na mnie morderców. Czyżby? I co z tym zrobisz? Pobiegniesz się poskarżyć Ugrasalowi? Zapłacisz mi za to. Na twoim miejscu siedziałbym teraz cichutko jak myszka, bo inaczej... Bo inaczej co? Znowu kogoś na mnie naślesz? Bo inaczej osobiście zadbam o to, żebyś nie opuścił pustyni żywy. Zobaczymy, czy będę mógł się go pozbyć. No więc tak wracając, no takie tutaj mam opinie, też właśnie powiedzcie swoją, ale mi się podoba nawet ta wizja, że bezimienny zostaje królem. Damn. No to tak jak mówię, tak jak po zmierzchu bogów, tylko przyspieszenie, nie? A teraz sobie zabawę. No bo tak tam mówią nawet, nie? Że niby Lee zostaje na chwilę regentem, ale sugeruje, że bezimienny obejmie władzę najprawdopodobniej po wszystkim. Jest taka wyraźna sugestia, że będzie prawdopodobnie władcą tutaj zostanie wszystkiego. A Lee najwyżej będzie jego wiernym przyjacielem i generałem, o tak. No dobra, wiecie co? Nie wiem, nauczyć się tej walki bronią. Surus nasłał na mnie morderców. Czyżby? Wielki zły Surus nasłał na ciebie morderców? Czemu więc tu stoisz? Idź go zabić! Tak to tu działa! A, no dobra. Okej. Okay. No problem. Tak to działa. No to chodź, Surus, no. Wątpię, żebyś był jakimś wielkim wyzwaniem, kurde. Poleciałeś się poskarżyć Ugrasalowi? To był twój ostatni błąd. Nie dam ci więcej szans. Śmieciu. Zrobię z ciebie szaszłyk. No to chodź. Nie chcę, żeby w domu walczył, bo kurde, wtedy jak podniosę miecze, to może być jako kradzież. Uwaga, szykuje się walka. Trafiamy. Tylko pytanie, czy mogę go tutaj załatwić? Pokazałeś mu. A, mogłem, dobra. Nie każdy ma na to wywalone, okej. Okay. Dobra. Do zobaczenia. No, w sumie. Jak mi idzie ze sprawdzianami? Jeśli ktokolwiek spełnia wymagania Zubena, to jesteś to ty. Idź do niego. Według mnie to już koniec sprawdzianu. Ej, to dobrze. Nie chcę mistrza walki robić. Bo to marnowanie punktów dla mnie. I tak nie będę walczył dwiema broniami. Więc w sumie dobrze. Okej, okay, może być. Zadanie anulowane, ale w porządku. O, tutaj mam save'y w ogóle, zobaczcie. Tak, widać, że godzinę później ponad. Sobie testowałem te zakończenia, o którym mówiłem, ten powrót generała Lee. Już wiem wszystko, że da się po każdej ze stron praktycznie. Nie musisz z Xardasem koniecznie. Ktoś tam pisał gdzieś tam, że niby se zablokował, bo wybrał Inosa. Możesz, jak najbardziej, żaden problem. Przysyła mnie Ugrasal. Zaliczyłem ten twój sprawdzian. Doskonale. Jesteś więc moim nowym sługą. Gratuluję. Jaką misję chcesz mi zlecić? Piasek kryje prastare, potężne tajemnice. Niektóre mogą się nam przydać. Inne powinien skrywać aż po kres czasu. Orkowie kopią w ruinach pradawnych.
Szukają czegoś, czego nie są w stanie zrozumieć. Rozumie to tylko Xardas. Powiedz, czego szukają? Jakiż to mroczny sekret Xardas niby zna? Jakąż prastarą potęgę ma nadzieję odnaleźć? Odszukaj Xardasa i dowiedz się, co mają wykopać dla niego orkowie. Aha, dobra. Czy mi się wydaje, czy on ma czerwone oczy? Czekajcie. Tak chciałem sprawdzić. Czekajcie. Jo, zobaczcie. Takie wow, jeszcze takie kurde demoniczne ma, nie? Takie dziwne. Co jest? A to kurna, wybraniec Beliara. No i co teraz? Ktoś się mnie zapyta. Co teraz? No powiem wam, że... Lisztar to se później obrabuje. Estyl potrzebuje nowych narzędzi. Powieje nagrody. No to tylko powiem wam tyle, że najprawdopodobniej... jeszcze tylko to kradzieżo rudy tamtemu powiem. Później sobie to obrabujemy. No zaczniemy teraz robić część tych zadań, które nam zostały. Może na smoki zapolujemy, o, i tak dalej. A później lecimy z wątkiem. Musimy piec na rudę w Nordmarze odbić, więc trochę tam będzie akcji. Stoisz za kradzieżą magicznej rudy. Ci idioci mnie zdradzili. Mieli mi dostarczyć surową rudę. Zamiast tego sprzedali ją za kilka nędznych sztuk złota. Cóż, surowa ruda jest co nieco warta. Kilka nędznych sztuk złota. Po przerobieniu w oręż z magicznej rudy byłaby warta 10 razy więcej. Nikt by nie powstrzymał nawet kilku asasynów wyposażonych w tę broń. Nikt, nawet Zuben. I to ja byłbym nowym władcą asasynów. Ej, wracaj na ziemię. Nie masz surowej rudy. Ani kawałka. A niech to. Dobra, słuchaj, zapomnijmy o tej błahej sprawie. Zapłacę ci 2000 złotych monet i nigdy już o tym nie wspomnimy. Co ty na to? Umowa stoi? Mam ochotę wybrać pierwszą opcję. To za dupki. Poza tym jednego czarnego maga mniej będzie, jak będę atakował Isztar, jeżeli zaatakuje. Zapłacisz za swe czyny własną krwią. Jak śmiesz odrzucać moją ofertę? Zwyczajnie. Jesteś zupełnie szalony. Beliar wybrał mnie na swego sługę. Wyślę cię prosto do niego. Wybiła twoja ostatnia godzina. No i pytanie, czy też mogę go załatwić? Chodź tutaj. Pokazałeś mu. Uwaga. Strażnik poszedł dalej po prostu. No dobra. Uważaj na siebie. Mamy oko na wszystko. Porozmawiamy później. No okej, dobra, wszystko jest. No to pozbyliśmy się gnidy. Mam młotek teraz, kurde, czy nie mam młotka nadal w ogóle? Wydawało mi się, że mam młotek, nie? Bo tam jest młot, dobra, bo tam potrzebował Lester. Okej, okay, chodźmy się przespać do mojego apartamentu, Isztar. No i tam trzeba będzie polowanie na smoki skończyć w ogóle i się dobufować, tak już wiecie, tak na full. Wykorzystać resztę tych itemów, które mam, punkty nauki, wszystko, no trzeba będzie się przygotować. Później czeka nas odbijanie Nordmaru. Najprawdopodobniej. Ale orkowie się na nas obrażą, więc zanim do tego dojdzie, to musimy porobić pozostałe zadania. No właśnie. Wiem, że chyba jedno mam, musimy do orka iść jednego z zadaniem, nie skończyłem. Zapomniałem o nim zupełnie. Świątyni Al-Shedim. Orków moglibyśmy wygnać też spod świątyni Al-Shedim w sumie. Chyba tak zrobimy. Tylko najpierw chodźmy do Lestera. Powiemy mu. Powiemy mu właśnie, że mam, chyba mam te rzeczy dla niego. On chciał jakiś mały młotek, no ale to nie ma małych młotków, to chyba chodzi o zwykły, nie? Młot. Zresztą zaraz się okaże, ale dobra. No, resztę punktów nauki wydać trzeba będzie. Może tutaj
Nauczę się kradzieży kieszonkowej może. O. Zobaczymy. Tak, ale właśnie powrót generała Lee zrobiłem, tak jak mówiłem. Wiem już co robić po kolei i w ogóle, więc... Czy ten wątek nie jest dla mnie obcy? Mam dla ciebie narzędzia. O właśnie. W takim razie zaraz przygotuję się do pracy. Ile czasu potrzebuję na pracę nad żuwaczkami pełzaczy? Najlepiej będzie, jak wrócisz jutro. Wtedy wszystko powinno być już gotowe. Dobra. No to chodźmy jeszcze do Geldern, bo miałem się z Grokiem zobaczyć. Miałem takie zadanie. Tylko kiedy ja zacząłem nagrywać, żebym się nie pogubił. Dobra, wiem z grubsza. No jeszcze mamy 2 lub 3 smoki do załatwienia. 3 jeszcze duże smoki do załatwienia. No dobra. To grubo będzie. Okej. Czy my Grok się nie obrazi na mnie? Zobacz, co mam. Co? Zaczekaj. Przynoszę wieści z północy. Ur-Aras wreszcie udał się do swojego ukochanego królestwa Beliara. Starć, nie dotykać tej mory. A więc mówisz mi, że zabiłeś Ur-Arasa? Skąd taka mora, jak ty mogła wiedzieć o jego istnieniu? Xardas mi o nim powiedział. Brzmi niewiarygodnie, ale wyczuwam, że mówisz prawdę. Oddaj mi ten kostur. Trzymaj, oto on. Czekałem na to cały wieku. Teraz jako najwyższemu szamanowi nikt nie oprze się żonom moim Ikana. Ty, Mora, chyba nawet nie zdajesz sobie sprawy z wagi obecnych wydarzeń. Ten nekromanta cię wykorzystał, ale wybaczam ci. Zostaniesz hojnie nagrodzony. Idź do Grimbola, zarządza magazynem szamanów. Masz dla mnie jakieś zadanie? Tak. W zasadzie jest coś, co mógłbyś zrobić. Podobno gdzieś w okolicy mają swoją siedzibę druidzi. Mówią nawet, że jest wśród nich najpotężniejszy z druidów, niejaki Runak. Muszę się dowiedzieć więcej o tych druidach. Wysłałem już ekipy poszukiwawcze. O, czekaj, mogę zakapować Gunoka? To był dupek, który tylko siedzi i nic nie robi. Wygląda na to, że Ganok i jego ekipa poszukiwawcza nigdy nie opuścili miasta. Twierdzisz, że Ganok wciąż jest tutaj? Tak. Ganok mi za to zapłaci. Proszę, weź to. Dziękować. Ganok, leniwy ork. Proszę bardzo. Czekaj. Tam jest, kurde, item. Cholera, nie sięgnę. Tam to nie wiem, czy da się wejść w ogóle, powiem wam. To chyba nie ma możliwości. A, jeszcze Larys ma zadanko. Co tam, dupku? Nie ruszaj się, śmieciu. Oduczę cię pyskować kapitanowi orków. Zabiję cię. Cieniasku. Teraz to moja ławka. Dobra. A, jeszcze było zadanie, że okradli Larysa, prawda? No to powiem wam, no to zrobimy też to zadanie. Chociaż... Czy je zostawić na później, zobaczymy. A może nie, zostawię jednak, bo to później ono tak mi się dobrze zgrało z... Ono mi się dobrze zgrało z zadaniem, powiem wam, w wątku generała Lee właśnie. To chyba zostawię jednak. Dobra, to miałem iść do szamana Grompela, tak? No dobra. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Jest ten Grompel, to jest tu chyba? Grok mnie przysłał. Już o wszystkim się dowiedziałem. Zabiłeś Ur-Araha. Ostatnią morą, która mnie tak rozśmieszyła, byli paladyni wyskakujący z murów Goty na widok naszego demona. Mogę ci dać jedne z najlepszych mikstur, jakie ważą nasi szamani. Wybierz sobie. 4 mikstury wytrzymałości, 3 mikstury energii życiowej, 2 mikstury koncentracji, iksir siły, znam śmieszliwski. Wytrzymałości może. Wytrzymałość się przyda. HP też jeszcze się w sumie przyda więcej. No dobra. I co, to tyle? Jeszcze do Xardasa mogę wrócić.
Nam zostały tylko jakieś takie pierdółki, nie? Starzec w potrzebie. Ślady wojny. Kurde, no jakieś takie mi pozostawały pierdoły, nie? Wypadałoby to skończyć, ale wiecie co? Ja nie wiem, czy sobie nie zapoluję... Nie wiem, czy sobie nie zapoluję na tego... Na smoki, nie? I no, okręt doskonały, zniszczy obóz. No dobra, trochę mam tych rzeczy. Jeszcze widzę, że zostało coś w Silden. Nie oddałem chyba schematu na okręt tamtemu gościowi, tak? No dobra, to porobimy wszystko. Więc Xardas, on też ma dla nas przeznaczenie tych kielichów, nie? No, od tych, których znalazłem. On może powiedzieć, co z tym zrobić. 5 artefaktów. Pokaż. Ale mam wywalone w tej chwili to. No. A poza tym powiedz, Xardas jakoś tak nigdy mam wrażenie. Jakoś tak nie traktował nas jakoś za bardzo, mam wrażenie, jakby jako równego sobie, tylko głównie jak chłopca na posyłki. Nikt nam nie mówi, tylko w odpowiednim czasie się dowiesz, w odpowiednim czasie się dowiesz. I na początku, ciekawe, to też wyglądało jakby wchłonął moc Beliara, tak po prostu wtedy mówił na zakończenie dwójki, nie? Jakby legit po prostu chciał ten... wybrać stronę i tyle, a dopiero później zaczął się zastanawiać, że a kurna, może jeszcze jest inna, trzecia droga i powiedział, że tylko wykorzystał tą moc i tyle. No tak, tak. Jasne. Proszę, mam tu coś dla ciebie. Na długą brodę i nosa. Przyniosłeś mi pełen schemat konstrukcyjny. Gdzie to znalazłeś? Zaczekaj, to bez znaczenia. Wystarczy, że to na pewno będzie prawdziwa łódź marzeń. No i dobra, to co, zrobimy to polowanie? Kurde. To będzie smok błyskawic ten, którego zaatakuje, więc myślę, że będzie ciężko. Ale dobra, spróbujmy. No chcę się z nim zmierzyć, nie? To była tak, oaza Bakareszu chyba było najbliżej, nie? Oazy Bakareszu, okej. Okay. Jeszcze miałem zadanie tam, żeby tych starych kapłanów się pozbyć i tak dalej. Kurczę, wiecie ile tu jest jeszcze do roboty, nie? Ja pierniczę. Ale on gdzieś tu był, nie wiem czy nie na tym wzgórzu gdzieś, albo tu na plaży gdzieś. Kurczę, blade, nie? Ale to był gdzieś tu. Tu był smok burzowy gdzieś tutaj w tej okolicy. Spróbujemy go znaleźć. Spróbujemy z nim zawalczyć. Ognisty okazał się, no, taki sobie, nie? O tak powiem. Więc, no. Spróbujmy ubić wszystkie cztery i później powiemy Miltenowi, że ubiliśmy smoki. Czyli w tym odcinku jeszcze sobie polowanie zrobimy. Nie wiem, czy zdążymy wszystkie ubić, ale na pewno część zdążymy. Więc chyba nie. On chyba był bardziej na plaży, nie? Gdzieś tam. Nawet akrobatyki nie potrzebuję. Mam tyle HP, że nawet jak spadnę, to nic się nie dzieje. No właśnie, gdzie dokładnie był ten smok, nie pamiętam. Ha! A ja skoro jeszcze ktoś się mnie zapyta, jak grałem wczoraj, właśnie tak szybko wszystko porobiłem, no nie? A jak? No powiem wam, zmieniłem poziom trudności na łatwy i po prostu bezimienny to... No miażdżył wszystko, nie? Na łatwym to po prostu. Te obozy orków, kurczę, walka w kopalni, to było... Prawie nic mi nie robili, nie? Tam chlastałem ich po prostu... Muciłem jak żyto, nie? Masakra, mówię wam. Taka rozwałka, że głowa mała. Ale było paru trudnych przeciwników i powiem wam... Nie wiem, czy to nie będzie spoiler trochę, jak teraz to powiem. No dobra, to może jakby ktoś nie chciał to przewinąć, co proszę teraz trochę. Powalczyłem z jednym przeciwnikiem, który był broken totalnie. No. Więc teraz jak ktoś chce, to se przewinie, nie wiem, jakoś 2 minuty czy 3. Mianowicie... Jak wybierasz ścieżki Innosa, chociaż większość i tak gra w Gothica, to pewnie wie, chyba. To akurat tutaj w modzie jest tak, że Xardas próbuje cię zatrzymać i się teleportuje do ciebie, żeby ci wpierdzielić. Tak. Uważam, jest to trochę głupie. Uważam, że lepiej było... O, chyba tu jest smok, kurde, zaraz będzie. No. Bo jakieś takie pioruny są, dobra. W każdym razie chciałem wam tylko powiedzieć, że no jest ten... Co to za piraci błyskawic, kurna, co jest?
Ja pierniczę, co jest? O co tu chodzi? Yo. Jakieś... Co jest? No w każdym razie chciałem powiedzieć, że był ten Xardas. No nie chciał mnie zatrzymać i był strasznie broken, powiem wam. Nawet na łatwym poziomie, na łatwym, Menda normalnie jak mnie uderzyła, to mi robiła tym kijem, nie to, że z magii, to mi robił chyba z 1/7 HP. Co to jest po prostu? To na normalu, widzicie to? 350 pancerza, 1400 HP, a na normalu pewnie by mi robił z 1/4, 1/3. Kosturem w zwarciu, z magii to pewnie pół HP by poszło. On jest broken totalnie, no. Ja rozumiem, że może być mocny ktoś, no nie, ale kurde, nie przesadzajmy, no jeny, co to było w ogóle, ten Xardas. Załatwiłem go, no nie, ale musiałem go zaspamować atakami po prostu. I normalnie, jeżeli wybiorę tą ścieżkę i będę walczył przeciwko niemu, to ja to będę robił na łatwym, od razu już mówię, nie będę na normalnym z nim walczył, bo on jest broken totalnie. Tylko na to spójrz. Tak dla mnie nie powinien być tak mocny. Skąd, kurde? Według mnie to on powinien robić trochę, oczywiście, na przykład... Nie, magią powinien być mocny, na przykład jakby nam robił z 1/6, 1/8 HP z magią. Miałby w huk HP, to może zostać, ale z kosturem to by nie bił wcale tak mocno, zwłaszcza, że ma dwa demony do pomocy. O, tak powinno być według mnie. On kurna, tym kosturem to tam, jo, bezimienny, tyle HP i wszystko, a ten mi ściąga te HP jak nic, po prostu leci. Broken jest totalnie. Taki starzec z brodo, a po prostu masakruje, nie? Ma siły więcej niż golem w łapie normalnie. Szlak. To bez sensu trochę dla mnie. Moje magię to rozumiem, nie? Bo on był najpotężniejszym z magów prawdopodobnie. To ja rozumiem jak najbardziej, ale... Ale takie pociągnięcie tym kosturem, ja, że jak on mi kręcioła walnie, to już będzie po mnie od razu. Okej, okay, teraz szukam tych smoków. Zapomniałem, gdzie on był. Kurde, no. Czy to tu bardziej był? Chyba tam, co? Cholera jasna. Kamienny to wiem, gdzie jest. Dokładnie wiem, gdzie jest. I pamiętam też dokładnie, gdzie jest lodowy. Tylko ten burzowy mam problem, nie? Gdzie on był? Cholera jasna. Dobra. A czy tutaj powoli linię brzegową obchodzę, jak nic go nie znajdę, to pewnie przeoczyłem się, cofnąłem. Pamiętam tylko, że on był jakoś tak na brzegu, nie? Tak w miarę. Tylko nie pamiętam gdzie. Czy tu, czy... Nie, na pewno nie tam. Tu albo tu był. Gdzieś na brzegu siedział po prostu dziad. Smok burzowy. No i spróbujemy z nim zawalczyć. Osobiście uważam, że on może być najtrudniejszy, bo jeżeli będzie walił błyskawicami, bo ja mam najmniejszą odporność przed energią. Tylko 12 punktów, więc obstawiam, że on będzie najcięższy. Ale kto wie, nie? Może akurat zobaczymy. Jak już to tam po drugiej stronie, nie, chyba przeoczyłem go jednak. Aha, bo tam jest Mora Sól, świątynia zaraz tutaj, no, chyba go przeoczyłem. Smog burzowy. Czy jednak? Cholera, a może tutaj gdzieś? Zobaczymy zaraz. Spokojnie, szybko się przemieszczam, no nie, raz, dwa, to ogarniemy. No, więc już zrobiliśmy Isztar praktycznie, no to zostanie nam zrobić jakieś niedokończone zadania, na przykład w Cape Dan bym zrobił zadania niedokończone i tak dalej, trochę zrobimy. Trochę ogarniemy tutaj takich niedokończonych spraw, dokończymy te polowania na smoki. No i zaczniemy się przymierzać do odbicia Nordmaru, nie, z rąk orków tutaj. Lee nam zlecił, tutaj zleci odbicie Nordmaru. Czeka nas dużo walki, bo musimy kopalnię odbić. Powiem wam, do odbicia kopalni można zebrać ekipę, nie, według zadania. Ale ja to chyba solo zrobię. Mogę zrobić najwyżej zebranie ekipy, tak żeby zrobić, ale ja pójdę solo, powiem wam, bo... No oni zginą, nie? Po prostu tyle. Na 100%. Ci orkowie ich po prostu na papkę przerobią. Raz, dwa. Więc ja pójdę tam solo i tyle. No, będzie ciężko. Będzie rzeźnia jak 150, ale
ale pójdę solo. O, tu jednak był. Dobra, no to kurde jest. I teraz tylko pytanie. Czy ta Menda atakuje błyskawicami? Czy mam je na strzała? Dobra, yo, chcę tych piratów wyciągnąć tutaj, chodźcie. Dobra, okej, okay, odsuńmy się trochę. Żeby nie zapała gro, nie? Chyba, że złapie agro. Okej. No i co? Nie wiem. Nie wiem. Dobra, będę z łuku naparzał najpierw. Tego to się trochę obawiam, tego tutaj burzowego. Zobaczmy. Nie no, ogniem wali tak samo. Dobra, no to nie ma problemu. O, okej, trochę klepie. Trochę klepiesz, wiesz? Ale jednak nie aż tak mocno. Dobra, okej, cofam to. Kurna mać. Chyba powinienem był, kurna, jednak wyciągnąć, chyba założyć amulety, tak mi się wydaje. Się złożył. Okej. Okay. Piece shit. Dobra. Tak majestatycznie patrzy w górę. Dobra. No. Znaczy cztery są chyba, nie? Czy więcej jest? Wydaje mi się, że nie ma więcej. Ale jest za to skarb tutaj, piracki. Co my tu mamy? Co takiego? Petrel? What is this, bro? What is this? Jeszcze może zdążymy kamiennego ubić. Co? Petrel? Damn, szabla energetyczna. Ale to jest broken normalnie. 360 obrażeń. O stówkę więcej od moich. Bujemy, co to jest? Dobra. Tylko faring zaraz. Faring. Dobra, to spróbujmy ogarnąć tego kamiennego jeszcze. Nie wiem, czy mojok... Nie podpadłem mojokowi chyba jeszcze. No to trzeba teraz to zrobić. W sensie pozbyć smoka, nie? Dobra, ja zakładam jednak to i amulet Adanosa. Będę miał trochę ochrony, nie? Przynajmniej teraz przed magią. Bo obstawiam, że kamienny tak samo będzie po prostu we mnie strzelał kulą ognia, nie? I tyle. No, Xardas. Kiedyś pamiętam, jak próbowałem go zaatakować, jak tak testowałem, po prostu coś tam dawniej grałem, to szał magią mnie załatwił chyba, po prostu. To jest najmocniejsza postać w grze chyba, to jest w ogóle. Król też jest mocny oczywiście i Zuben, ale to, no,
Polowanie na smoki. Smoki. No i chyba tutaj był, nie? Tak, no tutaj, tutaj. Wiecie co, tam są golemy. Ja na te golemy to wykorzystam. Zobaczmy, co, jak to się spisze, ta szabla energetyczna. Okej, są. Smok też tam pewnie jest. Chodź tu, chłopcze. Chodźcie. Come on. Bo ja wiem. No, kamienie lecą, nie? I tyle. I teraz... Kurna, mało miejsca, no. Mało miejsca do manewrowania, no. Aj. Mało miejsca. Czekajcie. Chodźcie. Chcę się pozbyć najpierw tych golemów. Potem będę mógł ze smokiem walczyć spokojnie. Dobra, widzimy, ile to robi. Teraz sprawdźmy normalną broń jednak. Mój miecz wielki. Tylko kurczę, blade ten golem jeszcze tam cholerny się kręci. Okej, jest. Złapał agro. Dawaj. Dobra, dużo więcej mu robię, czy mniej? O, dobra, rzeczywiście jest różnica. To duże. On pewnie ma odporność trochę na takie obrażenia też. Dobra, dobra. Ej, ale to... Ojej. A ten energetyczny to będzie moja jakaś taka OP bro... Nie. Chcę serce golema, nie ma. Dobra. A smok pewnie też jest broken, no to będę w niego strzelał. Żadnych mocnych ataków mi tu nie zrobisz, ty. Wiecie, czemu tak walczę? Bo po prostu jak będę walczył z nim w zwarciu, to mnie będzie spamował magią i on prawie nie ma tego. Moje ataki w zwarciu prawie nie zatrzymują ich jego, tak, no nie? Nie robią tego stateru, że musi odreagować tak jakby. Więc dlatego walczę z łuku po prostu. Jakbym nie był broken, no to bym walczył z nim w zwarciu. Zostanie nam lodowy. Może nawet sprzątniemy i lodowego jeszcze przed końcem odcinka. Cięższy pewnie będzie, ale... No i dobra. Mamy to. Jeszcze chyba jeden się został. A tu co? Metalowy kufer. Zwykły metalowy kufer. No dobra. Telekineza. Gdzie on jest? Pamiętamy. On jest przy klanie ognia, ten ostatni. O, coś tam widziałem. Chwila. Jest, tu golem. Tu go wywaliło. Dobra. I tam jest to ziele, które HP powiększa. Super. Królewskie. A tutaj co jest? Tutaj jest tylko przejście do Nordmaru, które znaleźliśmy. Dobra. To został ostatni, przy klanie ognia. Musimy wejść na górę i tam będzie, nie? To coś jest w ogóle? Mogę to sprawdzić przy okazji. Tak się będę teleportował zaraz, więc... Nie ma. A tam niżej? Też pewnie nie ma. A posprawdzajmy sobie, co? Powiem wam... I tak zostało 5 minut, to może jednak na początku kolejnego odcinka dokończymy to polowanie. Może. No i właśnie, i co porobimy jeszcze, tak? Mówiłem, trochę niedokończonych zadań porobimy po prostu. Może jakieś tutaj te... Spokojnie, nic mi nie będzie. No.
Może porobimy jakieś te, no tutaj te zadania w Cape Dan, no nie, i tak dalej. To co zostało po prostu do wykonania. Bo tego jeszcze trochę jest, nie? Starzec w potrzebie, też mógłbym do niego iść z tym, przeklęci bandyci. O właśnie, starca w potrzebie zróbmy. No więc został nam jeden jeszcze smok do ubicia i to będzie chyba wszystko, wydaje mi się. Tam na pustyni, tak, jeszcze mieliśmy tych nieumarłych szamanów pozałatwiać. O. Nie wiem tylko, czy wszystkich załatwiliśmy, czy jeszcze gdzieś są. Nie wiem, zobaczymy. To szablo elektryczne nie podoba mi się trochę i zasięg ma mniejszy. Chyba będę tym walczył, powiem wam. A tamto to będę używał tylko w przypadku jakichś uber wrogów. O. Starszy wioski. Bezimienny starszy wioski. Uwolniłem Cape Dan z władzy orków. Świetnie. Nareszcie mogę wrócić do wioski. Czy możesz zabrać mnie do Cape Dan? Tak, właśnie się tam udaję. A, ten sam biegnie. No dobra, myślałem, że będzie za mną podążał. Będzie za mną. W drogę. Trzymaj się, to nie najlepszy moment. Do zobaczenia. No właśnie. Jeśli tego... Aha. Nienawidzę tych bestii. Dokładnie. Trzymaj się, to nie najlepsze. Co, do zobaczenia. Ciekawe, gdzie regeneracji jeszcze mógłbym się nauczyć. Ej, zaraz, czy to nie będzie tak zaraz, jak zostanę wybrańcem Minosa, to u króla będę mógł się nauczyć regeneracji wytrzymałości? To było HP znaczy, to było... O, to będzie OP, zaraz. Jak się nauczę regeneracji HP, to będzie... O, jeny. Człowieku, to będzie śmierć i zniszczenie, nie? To będzie po prostu. Albo ty, albo ja. Jens ma tego swojego piesa? Ma. Dobra. Trzymaj się, to nie najlepszy moment. Do zobaczenia. Będę miał 100 punktów nauki zaraz, tak? No będę musiał jeszcze powydawać na coś. Ja myślę, że może na wytrzymałość troszkę. O, dobra, orkowie idą, zaatakowali. Mam cię! Cieniasy zaatakowali. Co wy kombinujecie? Xardas mówi, że orkowie wyznają wolność i ludziom wcale nie byłoby tak źle pod ich panowaniem. A dupa jaś, gościu, widziałeś co oni robią? Albo jesteś wojownikiem, albo niewolnik z ciebie i tyle. No to nie wydaje mi się to takie fajne, kurcze, bycie niewolnikiem. A nie każdy się nadaje, żeby być wojownikiem. W końcu powróciłem do mojego rodzinnego domu. Dziękuję ci za pomoc. Co tam, dostanę 5 monet chociaż? Jak się tu sprawy mają. Nawet na pierwszy rzut oka wydaje się, że pracy jest ogrom. Nie wiem nawet od czego zacząć. Potrzebuję kilku dni, aby zorientować się w sytuacji. Wiem, że wiele już dla nas zrobiłeś, ale... Już znam tę śpiewkę. Zobaczysz, co jest do zrobienia i poprosisz mnie o pomoc. Nie ma sprawy, przyjdę później. Dziękuję ci za wszystko, co dla nas zrobiłeś. Trzymaj nawet się. Doświadczenia nie dostałem za to. Dobra, okej. Okay. No grunt, że załatwiliśmy paru orków. Sobie, o. Więc tak, tak. No. Władz orków, bo będą mogli Inosa wyznawać ludzie, tak? Bo tam mówił, że orkom tak nie zależy za bardzo, kogo wyznajesz. Wiesz, no wyznawanie to nie wszystko, no. Jak masz być niewolnikiem, no to trochę to tak średnio, nie? No. Ale niektórzy żyją jak zwykli obywatele. No tak, jak się umiesz napierdzielać, a nie każdy potrafi. No. Są różni ludzie, nie? Ktoś jest chory, może ktoś jest starszy i tak dalej. No. Więc nie, no, normalna Mertana jaka była, to sobie normalnie to funkcjonowało. Ludzie sobie żyli w porządku. Orkowie, to oni w sumie napadli, nie? Bo tam żyli na tej północy i co im tam, że jakiś głód przyszedł czy coś. No. A może trzeba było pogadać, spróbować jakoś się ten, a nie od razu się wpieprzać z toporami. No, więc nie,
Rozwalamy orków, nie lubię ich. No. Dobra, pora kończyć, widzę, wiecie. Więc sobie zrobimy to polowanko. Dokończymy sobie niektóre te zadania tutaj, jakieś tam, które są. Na przykład tutaj może jakieś tam zrobimy, zobaczymy, nie? No i jeszcze miało być... I dajcie znać, co sądzicie o tych zakończeniach w komentarzu, tak jak mówiłem, nie? O, jak wy uważacie. Ale ja się właśnie jeszcze raz powtórzę, że się skłaniam trochę ku tej opcji po prostu, że bezmienny zostanie wybrańcy Minosa, pozbędzie się króla, sam zostanie królem, a Lee zostanie najwyżej jego tutaj przyjacielem, generałem, który będzie tam prowadził jego armię. O. No. Dajcie znać. No, będę się z wami w tym momencie żegnał i do następnego.